Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Euro Truck Simulator 2. Kariera od zera, mamy świetne zlecenie, 361 euro za dostawę. Zaraz zobaczycie gdzie, będziecie w szoku. Jestem już na drugim poziomie i moja kariera no rozwija się powoli, bo powoli, ale coraz więcej dostaję kasy już za zlecenia. Jak będę miał tak 50 tysięcy, to będę mógł myśleć o zakupie pierwszej używanej ciężarówki. Na razie robię sobie zlecenia czyimiś ciężarówkami, nie moimi, i mam 5478 euro. Ale teraz robimy sobie zadanie, zobacz. Odpalimy sobie ciężarówkę. No moment, odpalaj się. O. Dobra, weszło. I tu mamy, zobacz jakie szybkie zlecenie. I co jest ciekawe, dostaniemy za to 300 za dostarczenie tego, a poprzednie zlecenie realnego czasu zajęło mi jakieś 40 minut. I dostałem za to 700 euro? Jakoś tak. I teraz zajmę się właśnie z zadaniami, zleceniami, które będą dawały największą ilość kasy za przejechany 1 km. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie, żeby popchnąć tą moją karierę nieco do przodu. A teraz sobie ruszamy. Ale tam mieliśmy. I... O, czekaj, bo GPS mi zwariował. Lepiej zerknijmy, bo raz już miałem taką sytuację, że nadrobiłem drogi. Ale dostarczyć mamy, tak, widzicie tutaj, nie? Skręcimy od razu, nawet jak jest tam zakaz, od razu skręcimy tutaj i dostarczymy. Super zlecenie, naprawdę niezła kasa. Jak w stosunku do tego, co do tej pory zdobywałem, to zarabiałem, to jest naprawdę niezły hajs. I myślę, że dzięki temu, jak będziemy robić takie kontrakty krótsze, albo inaczej, lepiej płatne, to może w końcu zarobię coś naprawdę dobrego. A tutaj dosłownie ile? Kilkaset metrów. Ja wam tylko przypominam, że jeździmy teraz po mapie w skali 1 do 1, czyli przejeżdżam realną ilość kilometrów, tak jakbym przejeżdżał w realnym życiu. Jak to wytłumaczyć? No 1 kilometr to 1 kilometr w realnym życiu i zajmuje mi to dokładnie tyle czasu, ile w realnym życiu, więc jak mam zlecenie takie 30 km, no to muszę sporo robić cięć na odcinku, bo zajmuje to 40 minut około ciężarówką. Naprawdę. Tutaj tak jest, to jest bardzo fajny obszar. Ale tak, dojeżdżamy sobie i właściwie będziemy robić to, co ja najbardziej lubię, czyli mnóstwo parkowania, mnóstwo dostarczania takich drobnych towarów. Właśnie nie jestem pewny, czy tutaj będę miał następne zlecenie właśnie takie fajne, że dużo kasy się zarobi. I wiesz co? Tak myślę, że możemy tu od razu jechać, wjeżdżać tyłem, bo tam nie będzie gdzie się wykręcić i będziemy mieli dwa razy więcej roboty, jak tam wjadę z przodem, nie? Więc od razu cyk. I cofamy. O kurde, no tak, to jest DAF. Musiałbym postać w miejscu, żeby hamulce naładować. Już mi o tym pisaliście w komentarzu. Myślałem, że coś źle robię, ale dobrze myślałem, że trzeba w miejscu postać, żeby tak jakby te hamulce się naładowały. Okej, tam już widzę, że ładnie mi się cofa. I jedziemy w tył. Teraz będzie trzeba odbić w drugą stronę za moment. Tak, jeszcze się zbliżymy do tej ciężarówki tam, że niby zamierzone. I zobaczmy, jak to wygląda. Nie wiem, czy nie jestem za blisko tej ciężarówki teraz. Trzeba się wbić tam za tym czerwonym autem. Chyba dobrze się zaczynam łamać, nie? Chodzi o to, żeby nie za blisko tutaj, ale żeby też za tym czerwonym autem się tam wbić. Więc cofamy. I za to 300 euro ponad. Właściwie to niecałe 400. Jestem mega zadowolony, bo naprawdę zrobię sobie dwa takie krótkie zlecenia, które trwają ile? 5 minut niecałe? I stary, mam dużo więcej kasy niż jakbym robił to 40-minutowe, nie? Wiesz, w tym samym czasie.
dobra, teraz spróbujmy tu lepiej. O kurde. Okej, opuścimy szyby, bo coś mi tu nie pasuje. Właściwie tu nie zobaczyłem, gdzie jeszcze mamy tu wjechać, ale szacuję, że dobrze teraz manewruję. Nie, że głupio by było, jakbym wjechał tu przodem. O, właśnie. Ostatnio byłem sobie na zakupach w Biedronce i widziałem, jak pięknie parkuje kierowca ciężarówki. Miał bardzo krótką naczepę. Nie dziwię się mu, że miał taką, bo wiecie, jak się parkuje przy Biedronkach. Na szczęście nie było żadnego śniegu, ani mrozu, ani nic takiego, więc gościu sobie ładnie tam wjechał, ale zrobił to tak płynnie, tak elegancko. Rampę miał akurat bardzo prostą, bo miał zaraz przy budynku. Ja wjechałem chyba w jakiegoś człowieka. Ktoś mi tu idzie przez... Gościu! Ty jakiś Superman! A, o, widzisz, tutaj jest. Nawet nie widziałem gdzie. To zajebiście, to teraz się wyprostujemy. Jeszcze sobie podjadę tam, wycofam. Naprostujemy cały zestaw. Teraz do przodu i powinno grać. Co za typ. Okej, no i cofamy. I powinno być jak w zegarku, tylko muszę uważać tutaj na skrzynki czerwone po prawej stronie zestawu. No i teraz... O kurde. Teraz tak. No i powiedzmy, że dobrze. O. Powiedzmy, że dobrze jest. Jeszcze poprawimy. O, nie w tą stronę. O. Cyk. No i gitarka. Rozprzęglanie. No i patrzcie, co tu się wydarzyło. Zużyliśmy niecały litr paliwa, przejechaliśmy kilometr, czas 17 minut. No ciekawe, trochę mniej mi to zajęło realnego czasu. Okej, i super. No i teraz jak sobie wybieram te zlecenia, to cena według dystansu i malejąco. No i tutaj na przykład mamy ciągniki rolnicze. Tu mamy coś takiego, ale tu cena jest najwyższa i mamy... Oferta wygasa za 5 minut, a do przejechania 11 km. Także powinno nam to tak z 10 minut zająć. Zobacz, jakiego klasyka dostałem, ale nie obchodzi mnie to. Damy radę z tym sobie poradzić na pewno. I mamy do przejechania kilka kilometrów, kilkanaście kilometrów, bo 11 dokładnie, ale dostaniemy 571 euro za to już. Także wielkimi krokami zbliżamy się do pierwszych 10 tysięcy euro na koncie, a do przetransportowania mamy dwa takie niewielkich rozmiarów ciągniki. No i proszę bardzo, jaka tutaj klasyka jest. Odpali to w ogóle? Kurde. Jakie zegary. Dobra, ręczny. O, okej. No i nie mamy GPS-u niestety. To jak ja mam wiedzieć, gdzie jechać? Patrz, jaki środek. To jest w sumie spoko opcja, żeby sobie brać u kogoś robotę, bo poznamy wiele ciekawych ciężarówek. I w ogóle zobaczcie na to, że tu nie mamy tej niskiej podłogi, więc cała kabina jest no mała, niska. I tutaj, gdzie jest ta taka wysoka podłoga między siedzeniami, jest po prostu silnik. Nie? Albo jakieś tam wygłuszenie jeszcze dodatkowe silnika. I gdzie ja mam teraz jechać? No nic, nie muszę korzystać niestety z mojego wirtualnego GPS-a, ale poradzimy sobie. Muszę wam przyznać, nigdy nie jechałem jeszcze tą ciężarówką, więc nie wiem, co mi ta Renata dzisiaj zgotuje za przygodę. Mam nadzieję, że... A, światła najpierw nie włączymy. Mam nadzieję, że nic hardkorowego się nie wydarzy. Zobaczymy. No dobra.
Zobaczmy. I do celu mamy 11 km. Już na koncie 5039 euro. Naprawdę rośnie siła w oczach. Moja siła zakupowa. Przygotuj się. I zdolność kredytowa, co najważniejsze, bo... Właściwie równie ważne, może tak, może nie najważniejsze, ale równie ważne. Musimy sobie zjechać na drogę rolniczą. Nie wiem, czemu nie możemy jechać tą, ale no, zablokowana jest. Tutaj mamy prasę do bel kwadratowych. I wspaniały ciągniczek obok. Gościu go tak akurat ustawił, żeby było mi trudniej chyba, nie? Ten cały zestaw. Niech już sobie tam żyje jak chce. My jedziemy Renatą na przygodę. No niewiele mamy do przejechania, ale ciekawie wygląda. Naprawdę nigdy jej nie testowałem. Może, znaczy wydaje mi się, że niedużo straciłem. Jak myślicie? Posłuchajmy jak brzmi. Dobrze chyba to brzmi, turbosprężarkę słychać i radzi sobie z tym zestawem, tak nawet mam wrażenie, że ma sporo mocy. Ja nie mam się co śmiać z takich ciężarówek, dlatego że to może być pojazd, który będzie mnie w ogóle stać z kredytem, bo tam ceny używanych ciężarówek zaczynają się w okolicy 100 tysięcy. O kurde, tam jakiegoś królika bym przejechał chyba. Jakiś upośledzony, bo jakiś taki wolny, nie? Ale widok. Kombajny, popatrz. O, jaka ciasnota, jak ja mam tam przejechać? Patrz, jak to wygląda, wow. Tu wiatraki, giga. O, mamy ładowacz teleskopowy. Jakiś potężny kombajn z naczepą, ale tak, tu musimy ominąć. Trzeba omijać z takim dosyć sporym zapasem, bo już raz miałem taką sytuację, że coś tam przyhaczyłem jakiś pojazd i dostałem mandat, a ja mandatów nie mogę dostawać, bo bardzo dużo trzeba płacić w moim wypadku za mandaty. O, tam jakiś ciągnik widzę, że jedzie po drodze. Chyba będziemy mogli go dogonić. Zaraz zobaczymy. Tu jest ograniczenie do 60. I skręcamy, tu jacyś ludzie, ty zobacz. Myślałem, że to jakaś sesja w zbożu, wiesz. Że gościu na... fansa. Nie chcę mówić pełnej nazwy, ale wiecie o co chodzi. Robi jakiejś babce zdjęcia, a tam pies sobie stał przy nim. To tak wyglądało trochę, jakby babka się opierała z daleka. No ale może wyobraźnia mi już szwankuje. Tu gdzieś jechał ten ciągnik, nie wiem czy go podgonię, bo tam się zagapiłem na karierowiczów. O, tu mamy skręcić? Skręć w prawo. A wygląda jakbyśmy mogli pojechać też i prosto. Gdzie by ta droga się tam łączyła? Nic, jedziemy mostem. Potem będzie lipa, jak ostatnio. Przygotuj się do skrętu. O, ledwo tu wlazł. Skręć w lewo. Ty, ale serio, trochę wyższa ciężarówka i mogłoby być trudno tu ogarnąć ten wjazd. Zobaczmy, tutaj policaje jadą. Fajna taka ciepła pogoda jest. Wiosennie się zrobiło, bardzo ładnie. I mamy tam jakieś miasteczko w tle. Zobacz. Klimacik jest. Tam jakaś potężna nawrotka. No i będziemy wjeżdżać już na autostradę. Póki co jeszcze trzeba uważać, bo tu dalej mamy 60 na godzinę, a widzieliście, że policja się tu kręci. Nie mogę ryzykować, bo tutaj każde euro jest na wagę euro. Na wagę złota, no. Dobra, zapniemy to okno, bo to za głośne jest.
Dobrze, aha, bo tu 50, mamy, mamy. Uff. Dobrze, że sobie włączyłem w GPS-ie to przypominanie o przekroczeniu prędkości, to się przydaje. Ale tu jest znowu 60 już. Uuu. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dobra, tutaj sobie skręcamy. Skręć w lewo. A mój kurde. Tu się żadne hamulce nie ładują. Ile jest w ogóle stopni? Tak widzę, jakby tu było naprawdę super gorąco. Aż ja sobie tutaj chcę u mnie na stanowisku wentylator. 28 stopni, no to ja się nie dziwię. A teraz się robią takie już w rzeczywistości, nie? Wiosenne pogody. I tak wychodzisz gdzieś tam na spacer, już czuć ten taki zapach wiosenny, wiesz, zapach ziemi jakiś taki, nie? Się przyjemnie robi, kurde. Od razu rower odpalam i jadę gdzieś tam. Tak jest. Okej, 60 na godzinę, tu mamy już 80 na godzinę. Także zwiększam tempomat do 80. Nie chcę ryzykować 90, bo jak policja będzie gdzieś tam koło mnie jechać, to od razu mi mandat wkleją. O, nawigacja się zgubiła. O, dobra, odnalazła się, kurde. Przyjrzyjmy się tej ciężarówce, co ona nam tutaj... Ty, tam się coś świeci. Aha, dobra, to są te tam hamulce czy coś. Paliwo, git. Ej, bardzo podoba mi się ten dashboard. Deska rozdzielcza, wszystko jest proste i czytelne. Wszyscy tam cisną łacha z tego auta, z tej marki, tego ciężarówki. Ale dla mnie to wygląda sensownie wszystko. Wszystko ładnie widać. Proszę bardzo, tempomat. Widać, ile ma nalotu ciężarówka. 165 tysięcy kilometrów? To naprawdę malutko. To się chyba nie zdarza dla tego pojazdu. Jest godzina 13:40 i 28 stopni. Jedziemy 60 na godzinę. I mam nadzieję, że zaraz będziemy mogli przyspieszyć. Co tu się wyprawia? Zablokowali mi drogę? Ja tu muszę zjechać. Ty, i co mam teraz zrobić? No ja wiem, że w prawo, ale tutaj blokada jakaś jest. Nie będę się wrąbywał, bo zaraz dostanę kolejny mandat. Kurde, no zmieściłby się tam na tym awaryjnym. Ja pierniczę, tu chciałem. Ty, ale zmasakrowane jakieś Volvo. Audica wdupczyła się w Volvo. Musiał się w Volvie czegoś wystraszyć, zahamować awaryjnie. Ale dziwne, że samochód z tyłu taki zniszczony, a ten z... Inaczej, że samochód, że tył samochodu tego Volvo taki zniszczony, a Audica nie była aż tak zmasakrowana. Bo wiecie, tyły samochodów są bardziej trwałe od przodów, nie? Przód samochodu ma się zawsze jak najbardziej złamać, tak? Jak najbardziej wgnieść, żeby jak najwięcej energii przy zderzeniu zaabsorbować na tych wygięciach, prawda? Tych zgięciach i tak dalej. Tak na przykład też działają te bolidy z Formuły 1, że mają się rozdupczyć na milion różnych kawałeczków, wiesz, te spoilery, nie spoilery. Nie, dlatego tam gdzieś widzimy, jak oglądamy te wyścigi, że w coś tylko tam lekko uderzyło, tu dup, kurde, na milion kawałeczków się rozwala to, nie? W samochodach osobowych też tak jest. Tyły natomiast w samochodach osobowych są bardzo twarde. I to Volvo zwłaszcza, prawda? Ale nie tylko, no ogólnie powinien się ten samochód z tyłu bardziej złożyć. Chodzi mi o tą Audicę. Ciekawe. No nic, jedziemy dalej. Będę musiał jakoś objechać. Zobaczmy, co mi nawigacja tutaj wytyczyła. Aha, bo mam... mam tutaj dojechać i tu jakąś nawrotkę będę robił, żeby być na tym lewym pasie. Tu się nigdzie nie da zjechać? Nie, tak to bym musiał tutaj... No nic, będę musiał nadrobić drogi. Przejedziemy chyba przez ten ogromny most, ale no trochę dłużej dostawa potrwa. Akurat na moim zjeździe... A czekaj, coś tutaj przed nami jeszcze się dzieje.
A nie, to po prostu jakieś zwężenie, okej. Dobra, już sobie pas zajmuję, żeby mi się nikt nie wrąbał. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś wrażliwe zadanie, że będę musiał, że dostanę jakąś karę za moment. Właśnie, sprawdzimy, czy działa tutaj adaptacyjny tempomat. To będzie dziwne, jak zadziała, ale chyba zadziała, nie? No bo tutaj aż takich rozróżnień na konkretny pojazd nie ma. Po prostu włączasz aktywny tempomat i działa wszędzie. Nawet w takiej ciężarówce, która nie ma żadnego GPS-u na desce rozdzielczej. Fajnie by było, jakby można było sobie, wiecie co zrobić, jak na mamy te takie zlecenia, że sobie na przylepca do szyby przyczepiasz telefon chociażby, nie? To by było bardzo realistyczne. Ciekawe, czy jest taka modyfikacja, która może to dodać. Bardzo bym się cieszył. W sumie fajnie, że sobie pojedziemy tym objazdem, bo od razu zahaczymy ten potężny most, na którym lubię przejeżdżać. Teraz mamy z góry, więc jest luźno, a w ogóle to mamy na sobie tylko 11 ton, więc naprawdę nie potrzebujemy tutaj nie wiadomo jakiej ciężarówki. Czekaj, bo ona hamuje czy nie? O kurde, bo tak blisko podjechała, że miałem już kisiel w gaciach. Ale zadziałał ten adaptacyjny, okej. Zobacz jak tu wysoko, kurde. Za każdym razem mnie to rozwala. Jest kilka takich mostów w świecie, ale no ten jest wyjątkowy tutaj, to trzeba przyznać. Okej, mamy ograniczenie do 60 już tutaj, jest takie zwężenie, a ja zapierniczam 80. Trzeba przyznać, że jakąś dostałem potężną ciężarówkę, bo i zrywna ona jest i ładnie przyspiesza przy wyższych prędkościach, jest naprawdę w porządku. Okej, tu będziemy musieli na pewno skręcić. Trzymaj się prawej strony. Ale czy... bo tam jadą prosto, nie? Tak, ja i tak nie mogę tam pojechać. Okej. Zmy sobie tutaj. I... musimy zrobić taką nawrotkę na tych jajkach. W rzeczywistości też ostatnio robiłem taką nawrotkę, bo oczywiście nie ciężarówką, tylko z osobówką. Bo robili jakiś tam remont wiaduktu i właśnie w ten sposób miałem jechać. No i kobieta mówi, a jak my tu teraz przejedziemy? A ja już w WTS-ie 1000 razy takie objazdy robiłem, nie? No i dla mnie to nie było żadne zaskoczenie, po prostu wjechałem i tyle. Więc wiesz, gra grą, symulator symulatorem, ale parę takich... po prostu parę takich rzeczy wchodzi ci od razu w krew, nie musisz się nad tym zastanawiać, nie? Bo tak to podczas jazdy czasami nie ma się kiedy zastanowić, co tam trzeba zrobić. A ja po prostu, a dobra, to trzeba tak pojechać i sobie pojechałem, nie? A nie każdy kierowca by potrafił to zrobić, tylko wiesz, taki bardziej doświadczony, gdzieś tam 1000 lat już jeździ samochodem, to jest w stanie sobie to zrobić z automatu. No ale myślę, że tacy gracze, którzy dużo grają w WTS-a, mają trochę mają trochę prościej z tym. Wow! Okej. Dobra, dobrze, że nie wywaliło mi ETS-a, nie? Bo w takich sytuacjach tak czasami jest. No i wracamy sobie teraz z powrotem. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Okej. Zobaczmy. No i teraz... nie zwróciłem, ale nie przejeżdżałem chyba koło tego zjazdu. I z tego co
Nie, nie przejeżdżałem, okej. Chciałem zobaczyć, czy już się ten korek tam usunął. Czy warto było czekać, czy trzeba było po prostu pojechać. No ale pojechałem już, więc nie ma o czym mówić. I tutaj widzimy, że dużo jakichś rolnych maszyn jest i tak dalej. Zresztą tam mijaliśmy też. To wygląda trochę jakby ktoś wysyłał dwa ciągniki do serwisu. Albo coś takiego. I musimy je po prostu dostarczyć. Ale wyjechał gnój, patrz. Ale piękna Scania. I właściwie zaraz będziemy już u celu. O, a co to znowu tam na tej drodze? A, chyba już tu kiedyś byłem. Jak tą Toyotą na milimetry to minął. Kurde, nie boi się? Skubaniutki. Powoli, powoli. Drugim zjazdem. Ale widok super na tym rondzie tutaj, tak na wprost. Lubię takie rzeczy. Tam gdzieś jakieś pagórki, jakieś tam ten, super. Okej, kurde, czujniki zbliżeniowe? Nie tu zjechałem. O, cholera. Dobra, może jakoś zawrócę. Piernicze. O, tam jest szerzej. Muszę zawrócić to, chłopie. Już nie będę znowu na tamtą drogę zajeżdżał. Zagapiłem się na te widoki, wiesz, i mam za swoje. Dobre jest, nikt nie zauważył. Dobrze, że akurat żadnego ruchu nie było. Okej. Na rondzie. Ale myślałem, że tutaj, tak jakoś mi się... No nieważne. Jedźmy tam, gdzie trzeba, będzie wszystko dobrze. To wszystko przez to, że tutaj nie ma nawigacji w tym samochodzie. No przecież to jest skandal w 2024 roku, żeby nie było nawigacji. A tutaj też mamy jakąś odnogę i znowu wjeżdżamy na jakieś takie farmerskie klimaty. O, widzę, że tutaj niedaleko jest punkt widokowy. Dobrze byłoby tam zajechać. Tylko nie wiem, czy na tym zleceniu to zrobimy, bo... Chyba wypadałoby się pośpieszyć. No i ładnie. O kur... Za mną kombajn? Ty, ja mu chyba wyjechałem dopiero co na drogę. On mógł mnie zderzyć? Mogą się... Kurde... Wow, mogą się spojrzeć. Się patrzę do tyłu, a tu trzeba wykręcać. Co, on jedzie za mną? Chyba tak. Ole wielki! Mega. No tu jest jakiś punkt widokowy. Tu widać, że chyba jakaś odnoga, którą moglibyśmy pojechać. To takie rzeczy sobie zostawimy, jak już będę miał swoją ciężarówkę. Kombajn pojechał w inną stronę, z tego co widzę. Ale mnie zaskoczył. Kompletnie go się nie spodziewałem tam, ale no trzeba po prostu patrzeć, gdzie się jedzie. To może być kiepsko. Dobra, tu mamy ograniczenie do 60, ale raczej żadnego samochodu tutaj nie spotkamy policyjnego, więc możemy sobie grzać te 80, myślę, że na lajcie. Fajne widoki. Przekroczyliśmy już prędkość. Myślę, że nic się złego tu nie stanie. Jedyne co się może stać, to że komuś tam na czołówę wyjadę. I jeszcze kawałek. O-o. Ciasno tutaj, nie? Dobrze, że nic sprzeciwka chyba nie będzie jechać. Takie mam przeczucie, że... O kurde. Kombajn, ale nie był na drodze, tylko na poboczu jest. I co, kosi, czy... Czy stoi? Nie, przerwę ma, okej. O, to czekaj, to tutaj dostawa! Do usłyszenia na... Ja mam tu wjechać? To nie jest serwis, ja mam dostarczyć ciągniki na robotę. Gdzie to parkujemy? Ty, tutaj trzeba na robotę ciągniki dostarczyć. Ale zajebiście.
Tak, mają jakiś tutaj pług, faktycznie, bo jakiś tutaj pług przywiozłem, teraz widzę. I co? Aha, bo tu belka jest, kurde, wjechałem w nią. No, powiem ci, nie wiem, czy dobry samochód dostałem do takiej roboty, bo to ledwo co tu jedzie. No i parkujemy. Okej. No jakoś to jedzie. Daje radę. Mamy tylko napęd na tył. No co ma nie jechać, tak? Już wydeptane przez kombajn. Będzie wszystko dobrze. Czekaj, bo zgubiłem perspektywę. O, teraz chyba będzie dobrze. Moment. Mhm. Ale tu mamy dużo miejsca, to nie jest ciasnota, więc jak coś mi nie wyjdzie, to mamy jeszcze możliwość poprawy i to znacznej. O! Nawet tak możemy zostawić. Zobacz jak krzywo. A, nie zdążyłem wam pokazać, ale bardzo krzywo stałem i zaliczyło mi. I zobaczcie, 571 euro. Wow, już zbliżamy się do trzeciego poziomu. Super to idzie. 21 km przejechałem, miałem przejechać 11, a przejechaliśmy o 10 więcej przez to, że miałem ten dodatkowy objazd. Wow. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Euro Truck Simulator 2 Kariera od Zera. Trzymajcie się, na razie. Cześć.